Przed Wami kolejna kampania, kampania w wyborach do Europarlamentu. Czy to będzie trudna kampania? Bardzo trudna, ale kluczowo ważna, dlatego że od tego, jaki będzie kształt tego Parlamentu Europejskiego, zależy również kształt Polski w przyszłości. Jeżeli i my tu w Polsce, ale także w innych krajach Europy powiemy, że chcemy bronić wolności, bronić bezpiecznej Europy, nie dla paktu imigracyjnego, tak dla wszystkich tych naszych zdobyczy państwa opiekuńczego, którymi się szczycimy, nie dla Zielonego Ładu, to wtedy będziemy mogli obronić Europę bezpieczną i dostatnią. I o tym są te wybory. To jest stawką. Panie premierze, poznaliśmy dzisiaj Wasze postulaty. Czy właśnie to będzie główny ten motyw tej kampanii wyborczej, te 7 punktów? Tak, tych 7 punktów, które tutaj przedstawiliśmy, dotyczących paktu migracyjnego, obrony polskiego rolnictwa, obrony wolności, ale także twardego przeciwstawienia się tym zmianom w traktatach, które prowadzą do centralizacji władzy w Brukseli. To tam oni chcą decydować o naszych podatkach, o naszym wojsku, o naszej policji. No zaraz, zaraz, chyba nie tędy droga. Tak długo jak my sami możemy decydować o naszym losie, jak choćby przez ostatnie 35 lat, to my Polacy wiemy, jak się rozwijać. Rozwijaliśmy się jako państwo najszybciej na świecie, zaraz po Chinach. To jest wynik ostatnich 30 paru lat. Nadal nie poznaliśmy list Prawa i Sprawiedliwości. Czy te listy będą silne? Bardzo silne listy są już na ukończeniu. Nasze kierownictwo pracuje codziennie nad tymi listami. Mam nadzieję, że w poniedziałek zarejestrujemy już wszystkie listy. Czy dzisiejszy dzień, dzisiejsza konwencja nie była idealną okazją właśnie, żeby przedstawić chociażby jedynki? Przedstawiliśmy panią premier Beatę Szydło, a ja o sobie mogę powiedzieć, że na pewno nie będę kandydował, bo tutaj w Polsce mam bardzo dużo pracy. Będziemy przedstawiać naszych kandydatów na początku przyszłego tygodnia. Wiemy już, kto będzie szefem sztabu wyborczego, to będzie pan Piotr Milowański. Czy cieszy się pan z tej zmiany, że to właśnie pan Piotr Milowański razem, tak jak samo jak wprowadził wybory samorządowe, czy teraz poprowadzi was do 10. zwycięstwa? Rola szefa sztabu jest zawsze bardzo ważna. To musi być osoba, która potrafi jednoczyć, potrafi integrować różne pomysły, nawet bardziej niż środowiska, chociaż środowiska też. Pan Piotr Milowański, nasz sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, jest naprawdę do tego idealną osobą. Zresztą powiem ciekawostkę, że to hasło "jesteśmy na tak" to jest również jego pomysł. Również pan Jacek Kurski powiedział, że będzie chciał się udzielać w sztabie wyborczym. Czy pana zadowala ta informacja? Wiele osób będzie na pewno się udzielało, bo wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły, są mile widziane. Z perspektywy czasu, czy nadal pan uważa, że Jacek Kurski był kulą u nogi Prawa i Sprawiedliwości? Nie komentuję takich rzeczy. Jesteśmy zjednoczoną drużyną, idziemy do wyborów po zwycięstwo.